Jest tylko jeden model w historii Nissana, który ma ponad 50% udział w sprzedaży nie tylko w Polsce, ale także i w całej Europie. I nie jest to Micra, nie jest to Juke, nie są to również modele już nieco zapomniane, czyli chociażby Primera, Almera i tak możemy jeszcze w nieskończoność wymieniać. Przed Wami Nissan Qashqai. Oczko w głowie japońskiego koncernu w Europie i nie tylko. Do tej pory wyprodukowano, uwaga, 5 milionów egzemplarzy, z czego 3 trafiło do klientów w Europie. Nie dziwi zatem, że to wyjątkowo ważny model, szczególnie na naszym kontynencie. Macie okazję razem ze mną dzisiaj podziwiać, uwaga, już 3. generację samochodu. Dzisiaj mieliśmy okazję nie tylko obejrzeć samochód statycznie, ale także mieliśmy okazję pojeździć. Okej, o wrażeniach z jazdy teoretycznie nie powinienem dzisiaj mówić, bo jest embargo, ale ten film obejrzycie wtedy, kiedy już to embargo się skończy, więc jak gdyby koniec tajemnic, jeżeli chodzi o Qashqai. Co powinniście wiedzieć? Nissan chwali się przede wszystkim jednym, że uwaga, oparł się modzie na jedno, na powiększanie samochodów. Nie jest tajemnicą, że współczesne samochody strasznie rosną. Na szerokość, na wysokość, na długość. Nissan zachował praktycznie proporcje poprzedniego modelu, co oznacza, że samochód jest bardzo porównywalny z poprzednikiem. Urósł w bardzo niewielkim stopniu, bo po pierwsze rozstaw osi zwiększył się około 2 cm, szerokość, jak i długość samochodu zmieniła się raptem o jakieś 3-3,5 cm, więc to jest niewiele. Wydawać by się mogło, że skoro jest to niewiele, to w takim razie pewnie w samochodzie nie będzie zbyt wiele przestrzeni w porównaniu z poprzednikiem. Nic bardziej błędnego. Mamy dużo większy bagażnik. Nissan chwali się, że uwaga, mamy do wykorzystania już ponad 500 litrów, dokładnie 503 litry. I nowość w Qashqai, elektrycznie otwieraną klapę, to jest jeden z elementów, o którym Nissan wspomina, że do Qashqai'a zafundował wiele rzeczy, które znamy przede wszystkim z segmentu premium. Co powinniście wiedzieć, jeżeli chodzi o Qashqai'a od tyłu? Mamy dzieloną podłogę, w związku z tym możemy także i pod podłogą jeszcze schować jakieś niewielkie przedmioty. Całą powierzchnię bagażnika zaprojektowano tak, że tą półkę można bez problemu schować. Jest bardzo lekka, więc nie wiem, czy będziecie chcieli na niej trzymać jakieś ciężkie przedmioty. Już nie wspominając o bezpieczeństwie, żeby trzymać ciężkie przedmioty na półce. Co się jeszcze zmieniło? No cóż, zwróćcie uwagę na to, że Nissan nie oparł się modzie na wielkie koła. Te 19-calowe felgi w tym egzemplarzu, który macie okazję podziwiać, a jest to już dosyć bogato wyposażony egzemplarz, tak zwana Tecna. Mieliśmy również do dyspozycji Tecna Plus. Do czego zmierzam? Otóż nawet te 19-calowe felgi nie dają nam popalić na dość kiepskich drogach, a o takie wciąż nie trudno w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego. Nie ukrywam, że miałem też przyjemność pojeździć po zmorze polskich dróg, czyli na przykład tym, co często się trafia, czyli zapadnięta studzienka. Nawet ta 19-calowa felga nie powoduje dyskomfortu. Tak, duże felgi nie są powodem do niepokoju w Qashqai'u, bo muszę przyznać, że jeżeli chodzi o zawieszenie, zestawiono bardzo komfortowo. Niemniej Nissan nie bez powodu chwali się jedną rzeczą, a mianowicie tym, że bardzo, ale tu bardzo poprawiono nie tylko komfort jazdy, ale także i przyjemność prowadzenia. Czyli innymi słowy, już nie będziecie mieli tego efektu, że trochę bardziej dynamiczny wjazd w zakręt spowoduje to, że będziecie się już obawiali o to, że gdzieś wylądujecie w rowie. Nic z tego, Nissan da już naprawdę sporo przyjemności prowadzenia i sporo pewności prowadzenia. Pora w takim razie zobaczyć, jak się prezentuje Qashqai od środka. Zajrzyjcie najpierw na tylną kanapę. Zobaczcie, jak w Qashqai'u teraz otwiera się drzwi. Nie bez powodu Nissan się chwali jedną rzeczą, a mianowicie, jeżeli macie małe dzieci, to przy tak szeroko otwartych drzwiach będziecie mogli bez problemu spokojnie zmieścić fotelik. Co więcej, jest bardzo dużo miejsca na nogi. Nissan chwali się, że bardzo, ale to bardzo zwiększono przestrzeń na tylnej kanapie. I nie chodzi tylko o szerokość, ale także przede wszystkim przestrzeń na kolana, więc pod tym względem będzie lepiej. Niestety pewna cecha znana ze starego modelu wciąż jest także i w 3. generacji Qashqai'a wciąż się siedzi bardzo wysoko. Serio. Na koniec jeszcze jeden gadżet. Nissan nie szczędzi w Qashqai'u takich rozwiązań jak na przykład gniazda USB-C. Niemniej Nissan oparł się modzie taką, jaką szczególnie preferują producenci w Europie, czyli oprócz gniazdu USB-C mamy także i staroświeckie, ale jakże popularne gniazdo USB-A, czyli nie musicie zmieniać specjalnie okablowania po to, żeby móc ładować telefon w samochodzie. Dobrze, to teraz zerknijmy w takim razie, co kryje się z przodu. A z przodu dzieje się dużo. Wyobraźcie sobie, że w dobie mody na
ekrany dotykowe, na sensory, Nissan dalej trzyma się tradycyjnych przycisków. Co więcej, trzyma się również tradycyjnych pokręteł. I na tym nie koniec. Okazuje się, że wiele pokręteł w tym samochodzie, które na przykład są wykorzystywane do pracy, do sterowania klimatyzacją, do sterowania głośnością, one zachowują się jak taki klasyczny, trochę staroświecki potencjometr w bardzo dobrym sprzęcie audio do domu, czy ewentualnie w porządnym radiu samochodowym. Także z przodu mamy do dyspozycji gniazda USB, uwaga, C i USB-A. Więc jeżeli mamy starszy telefon, to niekoniecznie musimy szukać specjalnego nowego kabla po to, żeby móc ten telefon ładować. Nie zabrakło ładowarki indukcyjnej. Cóż jeszcze? Zwróćcie uwagę, że jest stosunkowo niewiele takich elementów, jak na przykład charakterystyczny, znienawidzony przez wielu użytkowników tak zwany piano black, co oznacza, że praktycznie regularnie musicie używać szmatki po to, żeby te wszystkie odciski palców tak znienawidzone na czarnych powierzchniach trzeba było usuwać. Tutaj było, jest pod tym względem dość oszczędnie, więc z czyszczeniem wnętrza nie będzie tak źle. Co więcej, nawet te przedprodukcyjne egzemplarze zmontowano bardzo, bardzo solidnie. Nie żałowano miękkich materiałów i muszę przyznać, że w kabinie Qashqai'a czuję się trochę jak w samochodzie segmentu premium. Nie bez powodu Nissan wspomina o tym, że bardzo dużą wagę przyłożono do tego, aby poprawić komfort podróżowania i poprawić takie poczucie obcowania z wysoką jakością. Oczywiście nie zabrakło akcentów związanych z kulturą japońską. Zwróćcie uwagę na listwę na drzwiach, czy listwę na desce rozdzielczej. Ponoć jest to nawiązanie do takiej starej sztuki rzemiosła, obróbki drewna. Przyznam szczerze, że zapomniałem, jak się nazywa ta technika. Niemniej wygląda to całkiem nieźle. Cóż jeszcze powinniście wiedzieć? Możecie liczyć na bardzo nowoczesne dodatki, czyli przede wszystkim wykorzystacie swojego smartfona także bezprzewodowo, czyli Apple CarPlay działa bezprzewodowo. Android Auto, no cóż, tutaj będziecie musieli dalej posiłkować się kablem. I tyle. A cóż jeszcze? Usiądę na fotelu, żeby Wam coś pokazać. Tak jak już wspominałem wcześniej, w Nissanie jedna rzecz została po staremu. Dalej siedzi się dość wysoko. Szczególnie w samochodach, które mają na przykład elektrycznie regulowane fotele. Szkoda, że pożałowano na podłokietniku takim w pełni regulowanym, więc łatwiej byłoby szczególnie wyższym osobom podeprzeć sobie łokieć. Fotele trochę przypominają te, które jeszcze kojarzę z czasów Nissana Leafa. Są zaskakująco wygodne, a łączenie tapicerki ze skórą, nie mam powodu narzekać, że wygląda to źle, bo wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Jest mnóstwo takich charakterystycznych smaczków, jak na przykład przeszycia na desce rozdzielczej. Nie sposób powiedzieć o Nissanie Qashqai'u, że jego wnętrze wygląda tanio. Naprawdę przyłożono się bardzo porządnie. Nie zabrakło także dobrego nagłośnienia, no bo jakżebym nie mógł o nim wspomnieć. Za system audio odpowiada oczywiście tradycyjnie już Bose. Szkoda, że pożałowano na głośniku centralnym. Zadbano za to o duży subwoofer, więc jeżeli macie zestaw Bose, to zapomnijcie o kole zapasowym w bagażniku. Zapomnijcie również o regulacji subwoofera. Niemniej, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, naprawdę bardzo, ale to bardzo się poprawiło. Co więcej, słuchanie muzyki w tym samochodzie jest tym bardziej przyjemne, że Nissan zadbał o naprawdę zaskakująco dobre wyciszenie wnętrza. Pomijając tylko kwestię szyb, bo wtedy rzeczywiście, kiedy mijamy na przykład szczególnie duże samochody, wówczas bez problemu je usłyszymy, to jeżeli chodzi o izolację od silnika, izolację od hałasu kół, izolację od szumu wiatru, Nissan wykonał kawał, ale to kawał porządnej roboty. Zajrzyjmy teraz pod maskę. A co pod maską? No pod maską zasadniczo niespodzianek i przede wszystkim dużego wyboru nie będzie, bo póki co mamy do wyboru tylko 1,3 litra, czyli układ miękkiej hybrydy, mild hybrid. Nissan chwali się, że jest to układ, który jest po pierwsze trochę tańszy i bardziej oszczędny, co to oznacza, że zamiast instalacji elektrycznej o napięciu 48V mamy instalację 12V. I tenże silnik 1,3 litra mamy do wyboru, uwaga, w dwóch wersjach mocy, czyli 140 koni, około 140 koni i 158. Na razie miałem okazję pojeździć tym mocniejszym wariantem i uwaga, ten mocniejszy wariant jest do wzięcia albo z tradycyjną manualną skrzynią biegów, albo ewentualnie z automatem. Tenże automat to tak na dobrą sprawę właściwie skrzynia bezstopniowa.
I wbrew pozorom ta skrzynia bezstopniowa da się lubić. Co to oznacza? Że po pierwsze, kiedy przyspieszamy, nie ma takiego charakterystycznego wycia, jak to zwykle jest w przypadku samochodów ze skrzynią bezstopniową. Co do osiągów, trudno narzekać, chociaż muszę przyznać jedno. Jeździłem sam, więc obawiam się, że gdybym miał na przykład komplet pasażerów na pokładzie i dodatkowo jeszcze sporo osób, czy sporo bagażu w bagażniku, no to wówczas z tymi osiągami już nie byłoby tak idealnie. Co do zużycia paliwa, jeżeli uznajecie za wyjątkowo wystarczające dane z przejażdżki o długości niespełna 100 km, no to takimi danymi mogę się podzielić. W przypadku takiej spokojnej jazdy, czyli stosujemy się do wszystkich restrykcji, stosujemy się do wszystkich limitów prędkości, bez problemu w przypadku skrzyni automatycznej udało mi się uzyskać wynik około 8 litrów, natomiast w przypadku wersji manualnej o ten litr mniej. I cóż jeszcze? Amatorzy diesla niestety odejdą z kwitkiem. W Nissanie Qashqai diesla nie znajdziecie. Ale pojawi się coś innego. Już w przyszłym roku Nissan zapowiada coś zupełnie nowego, czego do tej pory jeszcze w gamie Qashqai'a nie było. To będzie napęd e-power, czyli to będzie nietypowa hybryda, gdzie silnik benzynowy służy po to, żeby napędzić cały zespół elektryczny. I to zespół elektryczny będzie odpowiadał za to, jak będziemy przyspieszać i jeździć samochodem na co dzień. O cenach zestawu e-power jeszcze za wcześnie. Ceny wersji benzynowych są już znane, czyli najtańsza odmiana to jest cena nieco poniżej 100 tysięcy złotych. Nissan celuje, że prawdziwym bestsellerem będzie odmiana N-Connecta, to oznacza już naprawdę bardzo obfite wyposażenie i ceny powyżej 120 tysięcy złotych. Czy warto? Muszę przyznać jedno. Pierwsze wrażenie i pierwsze przejażdżki z Nissanem Qashqai utwierdzają w przekonaniu, że ten samochód bardzo wydoroślał, zachował swoje proporcje, zachował swoje rozmiary. Jest naprawdę bardzo solidnie wykonany, a jazda jest nadzwyczaj komfortowa. I nie zmusza do tego, żebyśmy się naprawdę jakoś mocno denerwowali za kierownicą, kiedy mamy jakąś dłuższą kolumnę do wyprzedzenia. Cichy, dobrze wykonany samochód. Cóż pozostaje? Spotkamy się pewnie z Nissanem na dłuższym teście już niebawem. Do zobaczenia. Tomek Okurowski.